Otwieram 47. sesję Rady Gminy Świdwin. Witam Państwa radnych, witam Państwa sołtysów, witam zaproszonych gości, wójta gminy Świdwin, pana Kazimierza Lechockiego. Witam sekretarz gminy, panią Halinę Czajkowską. Witam panią Renatę Kamińską, skarbnik gminy Świdwin. Witam pana Ryszarda Miedzika, radnego Rady Powiatu. Witam pana Mieczysława Patyka, radnego Rady Powiatu. Witam panią Jolantę Jabłońską-Wojciul, prezes Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym. Witam panią Barbarę Felską, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie. Pana Rafała Tereleckiego, prezesa Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Świdwinie. Witam kierowników referatów Urzędu Gminy Świdwin, pana Sebastiana Basiejko i panią Annę Pietrykę. Na podstawie listy obecności stwierdzam kworum do podejmowania prawomocnych uchwał. Protokół z ostatniej sesji wyłożony był do wglądu w Biurze Rady. Do chwili obecnej uwag nie wniesiono. Proszę o przegłosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Protokół został zatwierdzony jednogłośnie. Porządek dzisiejszych obrad otrzymali Państwo w zaproszeniach na niniejszą sesję. Zgodnie jednak z informacją, którą przekazałam Państwu radnym na posiedzeniu komisji przed sesją, wprowadzam do porządku dzisiejszych obrad dwa projekty uchwały. Pierwszy projekt w sprawie podjęcia przez gminę Świdwin współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu wspólnej realizacji projektu partnerskiego Podziel się domem, razem możemy więcej oraz projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018. Czy ktoś z Państwa radnych jest przeciwko wprowadzeniu tych projektów uchwał? Dziękuję bardzo. Przedstawiony porządek jest porządkiem obowiązującym. Przechodzimy do punktu 4. Gospodarowanie odpadami na terenie gminy Świdwin. Oddaję głos pani prezes. Tak, proszę Państwa, trochę jestem zaskoczona, bo ja raczej się na wysłuchanie przygotowałam niż na referowanie. W związku z powyższym powiem w ten sposób. Jeżeli chodzi o zadania, które realizuje Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami na Państwa terenie, na terenie gminy Świdwin, to jest odbiór odpadów oraz zagospodarowanie odpadów odebranych. Podobnie jak w latach poprzednich, realizujemy te dwa zadania. Jedno z przetargu, wyłoniona nasza firma została w ramach zamówienia publicznego, to jest odbiór odpadów z terenu Państwa gminy. Natomiast drugie zadanie realizujemy w ramach powierzenia zadań związanych z zagospodarowaniem odpadów. Proszę Państwa, w tym roku gmina Świdwin za pierwsze pół roku zostało do nas dostarczonych ogółem 669 ton odpadów, w tym odpadów takich niesegregowanych, zmieszanych 382 tony, a odpadów innych zbieranych w taki sposób selektywny, mówimy tutaj o tych gniazdach u Państwa na terenie gminy rozstawionych, to było 167 ton. Ilość odpadów, która jest planowana do odebrania u Państwa na terenie gminy, tych odpadów zmieszanych komunalnych o kodzie 200301, to jest 700 ton. Taką ilość Państwo planowaliście. W tej chwili za pierwsze 8 miesięcy, bo to jest do 27 sierpnia zrobiony raport, jest 382 tony odebrane, więc jesteśmy tak naprawdę w planie tych odpadów. Natomiast, proszę Państwa, chciałabym tutaj powiedzieć o zupełnie innej sprawie. Otóż, proszę Państwa, jeżeli chodzi o gospodarowanie odpadami na terenie gminy, więcej, myślę, powiedzą Państwo sołtysi, którzy są bezpośrednio zainteresowani tą sprawą. Spółka, realizując te zadania, tak jak już wcześniej powiedziałam, właściwie od wielu lat postępuje w sposób bardzo podobny, więc
byłabym otwarta na ewentualne pytania. Wszystkie odpady, które do nas są kierowane, łącznie z tymi, które są kierowane poprzez PSZOK, są zagospodarowane w sposób taki jak w latach poprzednich, a więc minimalizowany jest stopień odpadów składowanych na składowisku. To jest tylko tak zwany stabilizat przetworzony. Natomiast w każdym innym przypadku odpady są kierowane do dalszego przetworzenia w ramach grup, które zostają u nas wysegregowane na terenie zakładu. Za poprzedni rok, proszę Państwa, spółka osiągnęła zysk. Tutaj zgromadzenie wspólników, które się odbyło zwyczajne w czerwcu, zostały przekazane wszelkie informacje związane z tym zadaniem. Zrealizowaliśmy wszystkie cele, które wspólnicy przedstawili do osiągnięcia, czyli zarówno w zakresie ilości odpadów przetworzonych, jak i osiągniętych wskaźników zysku. Te parametry zostały zrealizowane. Natomiast jeżeli chodzi o ten rok i te dane, które Państwu przekazałam za pierwsze pół roku, właściwie tutaj Państwo macie za pierwsze 8 miesięcy, proszę Państwa, wygląda trochę inaczej. Otóż, jak Państwo słyszeliście, nie tylko na terenie gminy Świdwin te sprawy były analizowane, ale na wszystkich terenach gmin w całym kraju. Otóż w tym roku szczególnie trudna sytuacja była związana z pogodą, ale nie tylko. I mieliśmy dużo pożarów odpadów, gdzie w mediach Państwo słyszeliście, że palą się składowiska odpadów. Chciałam tutaj jasno powiedzieć, że nie składowiska odpadów się paliły, tylko odpady magazynowane najczęściej w sposób nielegalny, ale nie tylko, bo również dochodziło do samozapłonów ze względu na bardzo wysokie temperatury tych odpadów łatwopalnych. I proszę Państwa, w ciągu 2 tygodni projekt rządowy ustawy został przeforsowany. Ustawa od sierpnia weszła w życie, więc jest nowela ustawy o odpadach. Będzie jeszcze nowela ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i proszę Państwa, narzucone zostały takie wymagania związane z prowadzeniem przetwarzania odpadów, w tym zbierania i magazynowania, które będą, tu już mogę jasno powiedzieć, bardzo rzutowały na cenę odpadów w zagospodarowaniu. W związku z powyższym trzeba się będzie przygotować, proszę Państwa, do zmiany systemu opłat związanych z zagospodarowaniem odpadów w podziale na poszczególne rodzaje. W tej chwili jesteśmy w trakcie analizowania tych spraw, natomiast gdybyśmy założenia rządowe wprowadzili w takim zakresie, w jakim one są przedstawiane, bo w tej chwili, proszę Państwa, są spotkania w ministerstwie organizowane. Branża bardzo usilnie, nie tylko odpadowa, ale również tutaj przedsiębiorcy zrzeszeni w swoich organizacjach działający na terenie całego kraju kierują petycje i wnioski do ministerstwa, aby pewne regulacje zostały zmodyfikowane, ponieważ proszę Państwa, każda tona przywieziona do naszego zakładu odpadów, my pracujemy w zakresie odpadów komunalnych, która będzie zmagazynowana u nas aż do momentu jej zeskładowania tudzież wysłania do dalszego przetworzenia, będzie objęta gwarancją roszczeniową, bo takie przepisy zostały wprowadzone w wysokości 750 zł każda tona. My przetwarzamy, proszę Państwa, średnio około 30 tysięcy ton odpadów. I teraz jest rzecz taka, że będzie trzeba objąć to gwarancją bankową, ewentualnie polisą ubezpieczeniową na wypadek, proszę Państwa, roszczeń wynikających z ewentualnego pożaru. Zakład w Wardyniu pracuje 11 lat, nie mieliśmy takiego zdarzenia jak pożar, ale proszę Państwa, oczywiście, że są prowadzone w zakładzie działania zabezpieczające, wprowadzone są odpowiednie procedury, również w zakresie kwatery składowania są objęte, kwatera jest objęta roszczeniami, czyli jest polisa ubezpieczeniowa na wypadek ewentualnych zdarzeń, które byłyby w skutkach
kosztownym działaniem dla środowiska, ewentualnie ludzi, i z tego względu są to te polisy na wypadek tych roszczeń realizowane. Natomiast jeżeli obejmiemy cały zakład, to proszę Państwa, plus inne narzucone w tej chwili wymagania, to wyliczyliśmy, że w naszym zakładzie tona odpadów, obecnie przypomnę, mamy 240 zł i na przyszły rok planowane jest, ja już na zgromadzeniu wspólników wskazywałam kwotę nie mniejszą niż 280 zł, na to nie mówimy o zmieszanych odpadach komunalnych, to przy tych wszystkich wymaganiach będzie to kwota około 500 ton u nas w zakładzie. Proszę Państwa, mam nadzieję, że tutaj jeszcze uda nam się pewne rzeczy zmienić, dopracować, doprecyzować, jeśli chodzi o te sprawy związane z tymi polisami i gwarancjami bankowymi. Mamy nadzieję, że potrzebne, bo proszę Państwa, to są potrzebne zmiany, jeśli chodzi o nadzór nad zakładami gospodarki odpadami i nad wszelkimi działaniami związanymi z przetwarzaniem odpadów, aby nie było nielegalnego działania, czyli walka z takimi nielegalnymi procederami jest jak najbardziej wskazana. Natomiast w tej walce, proszę Państwa, rykoszetem przede wszystkim dostały te firmy, które są absolutnie legalne, dostępne, które funkcjonują tak jak zakład w Wardyniu od wielu lat i gdzie przypadków takich zdarzeń nie notowaliśmy w żadnym zakresie. Więc proszę Państwa, no, jeśli chodzi o gospodarkę odpadami na terenie gminy Świdwin, również to przełożenie będzie miało miejsce, bo proszę Państwa, globalnie będziemy rozpatrywać te elementy związane z każdą gminą, która ma udziały w przedsiębiorstwie. I ja właściwie mam tyle do powiedzenia. Jestem oczywiście do dyspozycji Państwa, jeśli byłyby pytania. Dziękuję bardzo. Informację uzupełni Pani Kierownik Ania Pietryka. Proszę bardzo, Pani Kierownik. Odpady komunalne z terenu gminy Świdwin przekazywane są do instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. To jest Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wardyniu Górnym. Obecnie gmina ma podpisaną umowę z MPGO Wardyń Górny na świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zagospodarowywanie odpadów i świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych z obiektów użyteczności publicznej. Na chwilę obecną nieruchomości niezamieszkałe nie są objęte systemem odbioru odpadów z terenu gminy Świdwin i każdy przedsiębiorca we własnym zakresie musi zawrzeć taką umowę. Taką umowę może zawrzeć właśnie z Międzygminnym Przedsiębiorstwem Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym lub z firmą Ecofiuk, spółka z OO, lub Zakładem Usług Komunalnych, lub z firmą Remondis, spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Na terenie gminy Świdwin nie znajduje się punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, inaczej zwany PSZOK. Taki PSZOK znajduje się na terenie Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym. Godziny otwarcia to jest od poniedziałku do piątku, od 7 do 16 oraz w 4 soboty w roku, to jest wtedy, kiedy następuje zbiórka odpadów wielkogabarytowych z terenu gminy Świdwin. Tam mieszkańcy mogą we własnym zakresie, za okazaniem dowodu osobistego, że są mieszkańcami gminy Świdwin, oddać odpady nieodpłatne według następującego rodzaju. Są to zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny, elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe w momencie, kiedy tej zbiórki nie ma akurat na terenie gminy. Zużyte baterie, akumulatory, opakowania zawierające resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, środków owadobójczych, środków ochrony roślin i nawozów, benzyn, olejów mineralnych i syntetycznych i pojemników po aerozolach. Selektywna zbiórka odpadów komunalnych prowadzona jest według następujących zasad. Pierwsze to jest papier i tektura, następnie tworzywa sztuczne oraz metal, tekstylia i opakowania wielomateriałowe.
szkło, odpady zielone pochodzące z pielęgnacji drzew i krzewów, i te odpady odbierane są na zgłoszenia najczęściej sołtysów, zdarza się, że i mieszkańców. Gmina wtedy po wykonaniu takiej prośby telefonu bądź maila do Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami podstawia kontenery. Następnie właściciel nieruchomości może prowadzić selektywną zbiórkę odpadów ulegających biodegradacji do własnego kompostownika. Dalej to są odpady w postaci przeterminowanych leków i one są umieszczane wyłącznie w specjalnie oznakowanych pojemnikach, które się znajdują w wyznaczonych placówkach zdrowia. Następnie są to odpady w postaci zużytych baterii i akumulatorów. Przekazywane są do specjalistycznych pojemników znajdujących się na terenie miejsc użytku publicznego oraz punktach sprzedaży detalicznej artykułów tego samego rodzaju. Dalej są to odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz opony, które wydzielane są ze strumienia odpadów komunalnych. Odpady te odbierane są, tak jak wcześniej powiedziałam, z organizowanych zbiórek raz na kwartał. Wcześniej było to 2 razy w roku, okazało się, że są większe potrzeby, więc ogarnęliśmy to 4 razy w roku i myślę, że na tę chwilę jest to dobre. Dalej mamy odpady budowlano-remontowe, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót budowlanych, nie wymagających pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do właściwego organu administracji. Gromadzone są one w oddzielnych workach lub kontenerach do tego przeznaczonych, uniemożliwiających pylenie, wynajętych od przedsiębiorcy na indywidualne zamówienie i przekazywane podmiotowi odbierającemu odpady komunalne. I ostatnie odpady odbierane są w każdej zebranej przez właściciela nieruchomości ilości. Czyli nie ma tutaj podrzucania gdzieś tam komuś lub gdzieś tam po rowach i tak one się znajdują. Niemniej jednak, jeżeli komuś jest za mało pojemnika 1000, to zawsze można koło tego pojemnika ustawić worek, 2, nawet 3 i odbiorca je oczywiście odbierze. Jeżeli ktoś oczywiście potrzebuje większych pojemników, robi to na zgłoszenie do nas. My wysyłamy takiego maila z takim zapotrzebowaniem, z adresem i przesyłamy to do firmy odbierającej odpady. Gmina Świdwin w przeciągu 5 lat zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów wprowadzi następujące kolory pojemników. Papier niebieski kolor, szkło zielony kolor, metale i tworzywa sztuczne żółty i bioodpady kolor brązowy. Wykaz punktów zbierających przeterminowane leki, opakowania po lekach oraz zużyte baterie i akumulatory. Przeterminowane leki, wykaz punktów. Wojskowa specjalistyczna przychodnia lekarska Lekowo 25 w budynku, gdzie znajduje się świetlica. Następnie zużyte baterie, to jest szkoła podstawowa w Bierzwnicy oraz szkoła podstawowa w Lekowie i Urząd Gminy w Świdwinie. Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Świdwin pojemnik do gromadzenia odpadów należy ustawić w miejscu widocznym i dostępnym dla pracowników podmiotu, który odbiera te odpady, gdyż w sytuacji, kiedy ktoś zapomni i pojemnika nie wystawi, przedsiębiorca nie ma obowiązku wchodzenia na teren posesji i odpady są nieodebrane. Takie problemy się zdarzają, mieszkańcy dzwonią z prośbą taką indywidualną, że gdyby przy okazji jechał samochód gdzieś tam w pobliżu, to po prostu, żeby te odpady im odebrał. Jeżeli chodzi o ilość odebranych odpadów, to mam tutaj taką statystykę 7-letnią i na przykład w 2010 roku z terenu gminy Świdwin odebrano 285 ton odpadów. 4 lata później już było 866 ton. W 2017 roku, na koniec roku, było to już 1173 tony. Więc widać, jaka jest ogromna różnica. Na koniec, w październiku zostanie ogłoszony przetarg na świadczenie usług w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Tyle informacji dla Państwa. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Teraz jest czas na pytania. Bożena Wieczorek, tak? Ja do Pani z Wardynia. Jakiś czas temu była komisja i na komisji zwracaliśmy uwagę na oznakowania tych śmietników. No i miało być to w jakimś czasie zrobione i do dzisiaj
Do dzisiejszego dnia nie ma tych nalepek, są stare, już poschodziły napisy z tych nalepek. I drugie pytanie, na przykład jeżeli są takie firmy w naszej miejscowości, to kto ma prawo sprawdzić taką firmę, czy podpisała umowę na śmieci? Kto to w ogóle sprawdza, czy jest taka możliwość właśnie, że mają umowę podpisaną, a nie wyrzucają śmieci do naszych tutaj pojemników? Dziękuję. Agnieszka, tak, proszę. Ja również mam pytanie do pani kierownik. Dwa pytania. Pierwsze, gdzie można kierować i wyrzucać ubrania, które się nie nadają do tych specjalnych koszy PCK? Czyli po prostu tylko można je wyrzucić i gdzieś zutylizować. A drugie pytanie, czy w okresie letnim, oczywiście teraz już się kończy ten czas, ale na przyszły rok, czy można mieć na uwadze, żeby dostarczać mieszkańcom większą ilość worków na plastiki, na butelki plastikowe, ponieważ wiadomo, że spożycie i zużycie wód jest większe, a ta ilość worków się nie zwiększa w okresie wakacji. Dziękuję. Ktoś jeszcze chce zadać jakieś pytania? Pani prezes albo pani kierownik? Mogę panią poprosić o odpowiedź? Jeżeli chodzi o te oznakowania, powiem tak. Ja mam informację, nawet dzisiaj przed wyjazdem, że w trybie takim ciągłym, bo to oznakowanie, one się niszczą przy eksploatacji, przy zwykłym odbieraniu, są mechanicznie zdzierane, że są systematycznie uzupełniane. Rozumiem, że to zdarzenie, o którym pani mówi, wskazuje na to, że tam w tym miejscu nie zostały uzupełnione. Natomiast w takim trybie ciągłym, to nie jest jakaś taka sytuacja, akcja, my naklejamy, tylko w trybie ciągłym kierowcy mają w samochodach, są przynajmniej zobowiązani do tego, aby mieć w samochodach oznakowania i w sytuacji, kiedy na danym pojemniku tego oznakowania brakuje, zostało uszkodzone, zostało zdarte, powinni to oznakowanie uzupełnić. Więc tutaj na to zwrócę również jeszcze w firmie uwagę, aby się do tego odnieść. Druga sprawa, pani pyta o ubrania, gdzie. Ja powiem tak, ubrania to jest rodzaj odpadu, to są tekstylia, państwo macie albo, to jest regulamin gminy określa, tak, bo to jest prawo miejscowe, państwo macie określone albo do PSZOK-ów, ewentualnie w innych, no ja przepraszam, nie pamiętam w tym momencie. Przepraszam, że się wtrącam, ale ja czytałam selektywę i zbiórce między innymi w punkcie drugim. Wystąpiły tworzywa sztuczne, metal, tekstylia i opakowanie wielomateriałowe do tworzyw sztucznych. Tak. Nie. Powiem tak, proszę państwa. Ja rozumiem, dlatego właśnie mówię, że nie wiem, jak państwa regulamin, jeżeli tak jest, my to przyjmiemy, ale sytuacja jest taka, że regulamin państwa musi być dostosowany do wymogów rozporządzenia. Tutaj pani kierownik mówiła o tym fakcie, że kolorystyka pojemników, ale również to, co wrzucamy do tych pojemników. I tak jak było wcześniej, rzeczywiście była taka sytuacja, że tworzywa sztuczne mogły być zbierane łącznie z tekstyliami. Jak najbardziej tak to było, ale już w tej chwili nie, proszę państwa, tworzywa sztuczne są wyodrębnione i z tworzywami sztucznymi mogą być zbierane łącznie metale i opakowania wielomateriałowe. Koniec, kropka. Żadnych innych elementów do tego żółtego worka, powiedzmy, tak, bo to jest ten żółty worek, w przyszłości to ma być żółty pojemnik również. Nie może być wrzucanych. Jeżeli są tam ubrania, to powiem tak, zgodnie z rozporządzeniem, które, proszę państwa, jest no, nadrzędne dla nas do stosowania, bo nas z tego się kontroluje, my nie możemy odebrać tych odpadów. Ja wiem, że one są wszystkie odbierane i u nas są na terenie zakładu poddawane segregacji i tak będzie nadal, bo proszę państwa, no, musimy wdrożyć ten system i mieszkańcy się muszą przyzwyczaić, ale jeżeli
mamy to robić w sposób prawidłowy, to do żółtego worka tego nie dajemy. Natomiast ja proponuję, aby to albo do PSZOK-u przywieźć, bo to jest możliwe i my wtedy odbieramy to jako rzeczywiście tekstylia. Ewentualnie przy odpadach również wielkogabarytowych taka możliwość istnieje, bo to są duże gabarytne worki, wcale nie są takie małe, to nie są woreczki, prawda, odłożone, tylko to jest najczęściej jakiś tam element większy, to też można przy wielkogabarytach, wtedy my to też odbieramy. Natomiast nie wrzucamy już do żółtego worka. Tutaj ewentualnie ja rozumiem, że Państwo będziecie jeszcze przecież te regulaminy, one cały czas muszą być dostosowywane, ewentualnie sprawdzać, więc jeżeli jest jakaś tam konieczność doprecyzowania, to na pewno to zostanie doprecyzowane. Następna rzecz, worki. Proszę Państwa, my worki na wymianę. Nie ukrywam, że oczywiście w ramach specyfikacji przetargowej i przetargu, do którego podchodzimy, również jest określona ilość pojemników i ilość worków, które jesteśmy zobligowani oczywiście w ramach tych pieniędzy, bo to jest ryczałtowy przetarg, proszę Państwa, zabezpieczyć. Nie pamiętam, żeby się zdarzyła sytuacja, abyśmy odmówili komuś, jak ktoś powie, proszę dwa worki, tudzież jakby pani do tego elementów tworzyw sztucznych w innym worku dostawiła, bo się zebrało więcej, że ktoś nie odbierze od naszych ludzi. Raczej są wszyscy wyczuleni na to, żeby odbierać te odpady, choćby z tego względu, że rzeczywiście w okresie letnim trudno przewidzieć, ile będzie tych odpadów, mówimy tutaj o opakowaniach. Zeszły rok, Państwo pamiętacie, tych opakowań wcale nie było tak dużo, pomimo tego, że był okres letni, ale było dużo chłodniej i rzeczywiście było od razu i odpadów opakowaniowych mniej. W tym roku jest szczególnie dużo z każdej gminy w porównaniu do lat ubiegłych, więc no, można to również zgromadzić w innym kolorze worka, jeżeli pani by nie miała i powiedzieć też pracownikom, którzy odbierają, że pani potrzebuje więcej. Zresztą to dotyczy każdego mieszkańca. Ja też przekażę, bo to akurat wyszło od jednego. Więc myślę, że tu nie powinno być problemów, przynajmniej ja do tej pory nie miałam zgłoszeń takich, że mieszkańcy nie są wyposażeni w odpowiednią ilość worków. I tu było jeszcze jedno takie ciekawe pytanie, kto może kontrolować? No proszę Państwa, my przy odbiorze możemy tylko przekazywać do gminy informacje odnośnie rodzaju czy też sposobu gromadzenia odpadów przez mieszkańców. Dlatego, że zdarza się, że rzeczywiście odpady, szczególnie w gniazdach, bo Państwo macie ten system gniazd, te odpady są niezmiernie zanieczyszczone i takie informacje są kierowane do gminy, że tak właściwie odpad selektywnie zebrany powinien być traktowany jako odpad zmieszany komunalny, ponieważ takie odpady są, one w przewadze, no właściwie nawet 60% czasami zdarza się zanieczyszczeń, do 40% mówimy masowo, tak, czyli wagowo odpadów innych, bo opakowania, proszę Państwa, są lekkie, a odpady takie zmieszane są ciężkie, więc jeżeli my odbierzemy na wadze, to proszę Państwa, wychodzi, że wagowo w gminie Świdwin cudownie jest, bo przyjmujemy dużo odpadów selektywnie zbieranych, bo jak to jest klasyfikowane u nas, no przyjeżdża pojazd i deklaruje, że z gniazd są odebrane tworzywa sztuczne. A co jest tak naprawdę? Już po samej wadze widać, że to nie są tworzywa sztuczne, bo tworzywa sztuczne są lekkie i ich jest objętościowo dużo, ale masowo wcale nie. Natomiast my mamy tutaj na wadze, to można oczywiście też przeanalizować, kwity wagowe, odpady bardzo ciężkie, czyli o dużym zanieczyszczeniu. I my wtedy reagujemy, przekazując tą informację do gminy. Jeśli chodzi o przedsiębiorców, czyli podmioty gospodarcze, proszę Państwa, najczęściej podpisywane z nami umowy to są na odpady zmieszane komunalne. Rzadko który przedsiębiorca podpisuje umowę na odpady selektywnie zbierane.
Jest to ogromny problem, bo proszę Państwa, w całości my musimy pokazać jeszcze poziomy odzysku i recyklingu tych odpadów, a trudno pokazać jakiś poziom, kiedy w ogóle nie jest realizowane zadanie. A na pewno nie może, i wtedy, jeżeli jest sytuacja taka, że ten przedsiębiorca miałby taki pojemnik, ewentualnie worek i nie segregował, to wtedy ten przedsiębiorca ponosi wyższą odpłatę, bo my przyjmujemy te odpady jako odpady zmieszane komunalne. Natomiast nie mamy obowiązku i nie przekazujemy takiej informacji do gminy, gdyż są to umowy cywilnoprawne i w tym momencie przedsiębiorca odpowiada za rodzaj odpadów sam przed sobą, bo to jego obowiązkiem jest posiadanie pojemnika. Natomiast na pewno na terenie gminy są również systemy, myślę tutaj, sprawdzające, czy dany przedsiębiorca ma w ogóle podpisaną umowę z jakąkolwiek firmą na odbiór odpadów i zagospodarowanie tych odpadów, bo takie umowy przedsiębiorca jest zobligowany podpisać. Natomiast my kontrolować nie możemy przedsiębiorców. Bożena. Jeszcze raz pani prezes, w stosunku do tych właśnie nalepek. Mówi pani, że właśnie tam do tych plastików trzeba rzucać tylko to. Ja osobiście roznosiłam do mieszkań właśnie ten nowy regulamin, gdzie zabrania rzucać właśnie tych tekstyliów, ale na tych pojemnikach są stare oznakowania, gdzie pisze, że można wrzucać właśnie wszystko. I jak ja niosę do mieszkańca, on mówi, ale tam pisze. Dlatego właśnie chodzi mi o te oznakowania tych pojemników. Dziękuję. Słusznie, dziękuję bardzo. To bardzo słuszna uwaga, proszę Państwa, to rzeczywiście jest taka żółta, stara, w starym systemie nalepka. Podobne problemy mieliśmy i tutaj absolutnie się z Panią zgadzam, że trudno potem człowiekowi wytłumaczyć i ja też to, przepraszam, jeżdżąc po terenie wszystkich gmin, nie tylko gminy Świdwin, zauważyłam i były te, ode mnie jest taka informacja do Państwa. Proszę Państwa, moi pracownicy wiedzą, że mają te stare oznakowania pojemników wymieniać sukcesywnie na nowe. I tyle mam do powiedzenia, więcej nie powiem, bo cóż mogę więcej powiedzieć. Będę się starać oczywiście, żeby jak najszybciej tę sytuację zmienić, bo są konieczne do zmiany. Dziękuję bardzo. Czy ktoś chce jeszcze zabrać głos w punkcie 4? Nie stwierdzam. Przechodzimy do punktu 5. Interpelacje i zapytania radnych. Słucham Państwa. Bożena Wieczorek. Panie Gminie, Wysoka Rado. Bardzo bym prosiła o informatyka do nas na świetlicę, bo wysiadło nam tam wszystko, internet, wszystko, także bardzo prosiła, żeby podjechał, żeby to jakoś udrożnić, bo nasza świetlicowa nie ma kontaktu z miną. Drugie, bardzo bym prosiła o pracowników, jeżeli jest to możliwe, bo potrzebuję, żeby tam w jednym gnieździe właśnie wyłożyć płytkami, bo idzie zima, i później jak przyjeżdżają pracownicy, to mają ciężko wyciągnąć te śmietniki. I trzecia sprawa, nie wiem właśnie do kogo, czy do pani kierownik z ośrodka, czy ogółem. Interesuje mnie karta dużej rodziny, bo przyszła do mnie mieszkanka i właśnie zadała mi takie pytanie. Nie wiem, jak to było rozpropagowane, do kogo trzeba zgłaszać się właśnie z podaniem o kartę dużej rodziny, bo z tego, co się zorientowałam w moim sołectwie, naprawdę ludzie nie wiedzą o tym, a są rodziny, które mają trójkę dzieci i więcej. I nie wiem, czy była kiedyś taka informacja, bo ja jakoś tego nie kojarzę, gdzie się mają ci ludzie zgłaszać i jak to było w ogóle nagłoszone. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ktoś z Państwa jeszcze? Agnieszka Lekarska, proszę. Panie Wójcie, Wysoka Rada, goście. Mam pytanie do Pana Wójta i też zarazem prośbę, czy możemy liczyć na to, że we wrześniu jeszcze mieliśmy w planie pracę z Funduszu Sołeckiego ogrodzić plac zabaw w Goli Górnej i czy możemy właśnie liczyć na to, że we wrześniu jeszcze przyjedzie ekipa do nas, czy może jakieś dwie osoby i ogrodzą ten plac. Materiały już powinny być z tego, co się orientuje, zakupione. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać jeszcze głos? Panie Wójcie, ja mam prośbę do przekazania od mieszkańca, właściciela posesji 54 o zamontowanie lampy. Przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt 6, czas dla samorządów. Czy ktoś z Państwa sołtysów chce zabrać głos? Pani Kolasińska, proszę bardzo.
Wysoka Rado, Pani Przewodnicząca, Panie Wójcie. Ja chciałabym złożyć serdeczne podziękowania na ręce Pana Ryszarda Miedzika dla Powiatowego Zarządu Dróg za zrealizowanie naszych barier mostowych, które mamy wreszcie, jest bezpiecznie, wyglądają estetycznie. Także Panu Ryszardowi też bardzo dziękuję za pomoc. I proszę podziękować Panu Kierownikowi, Panu Wicekierownikowi. Też chciałabym podziękować Panu Wójtowi w imieniu swoim, naszego Pana Radnego Tomasza Martula i Pana, już powiem nazwisko, Pana Olejnika, który mieszka w drodze, za drogą leśną. Mamy zamontowane dwie lampy, na które czekaliśmy ponad 10 lat. Rodzina wreszcie czuje się bezpiecznie. Lampy zostały zamontowane chyba bodajże w maju, także w imieniu tej rodziny bardzo dziękuję swoim i Pana Tomasza, także dziękuję bardzo. Oczywiście pisaliśmy o jeszcze lampy, także bardzo prosimy też Pana Wójta o przeanalizowanie jeszcze tematu u nas w miejscowości, bo jeszcze są dwa odcinki, gdzie jest bardzo ciemno. I to wszystko, dziękuję bardzo. Dziękuję. Sołtyskam. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Panie Wójcie, Szanowni Państwo, mam pytanie do Pana Wójta. Panie Wójcie, w jakim terminie zostanie zrobiony ten plac zabaw u nas? Chciałbym to wiedzieć, bo już to trwa ze 4 miesiące. Drugie pytanie, kto wydał zezwolenie na wykopanie rowu na drodze gminnej, czyli odpływu wody, na drodze gminnej Kruszkowo-Chomentowo? To jest półmetrowy głębokość rowu, jest wykopany, to jest jedno i nie są zrobione dojazdy do pól. Zimową porą to przeczuwam, że będzie tam fajnie, jeżeli będzie śnieg, no to będzie fajnie, to jest jedno. Drugie, Panie Wójcie, pół roku temu zgłaszałem do Zarządu Dróg o postawienie sierżantów tu na zakręcie przed Kluczkowem, czyli Kotymińskim, na zakręcie. Pół roku trwa i tych sierżantów znaków drogowych nie ma. Zarząd dróg, nie wiem, czy oni mają termin 2 lata, czy ile, to nie wiem, ale to jest po prostu śmieszne. Następna sprawa, Panie Wójcie, również chciałbym prosić o dalsze w przyszłości zamontowanie 3 lamp, czyli jednej w kierunku Bieżnicy tam i dwóch tu w kierunku Świdwina, czyli od przystanku do zakrętu jeszcze, nie? Tu jest mowa o słupach. O słupy, oświetleniowe oczywiście. No i również chciałbym w imieniu mieszkańców podziękować, żeby panowie radni przekazali starostwie za wsparcie sfinansowania chodnika u nas. To jest około tam 200 parę metrów. Także bardzo dziękuję, bo jak wiecie, bezpieczeństwo mieszkańców jest ważniejsze jak wszystko, nie? Także dziękuję bardzo w imieniu mieszkańców i swoim i Przewodniczącej Rady. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pana Kutrowicz. Ja też chciałam poprosić Pana Wójta o pomoc w sprawie chodnika w najtrudniejszym odcinku u nas we wsi, po której, w miejscu, w którym nie ma w tej chwili chodnika. Powiatowy Zarząd Dróg dostarczy, tak obiecał, na 100 metrów płytek i obrzeży. Potrzebne jest tylko wykonanie. Ja już rozmawiałam z Panem Wójtem, ale proszę o to, żeby mieć to na uwadze jeszcze przed końcem roku, kiedy rzeczywiście okres zimy, jesień jest najtrudniejszy dla mieszkańców, którzy muszą iść po poboczu i przemieszczają się przez ten trudny kawałek, gdzie jest zwężenie drogi, zakręt i właśnie ta chodnika. Dlatego bardzo proszę, jeśli jest to możliwe, żeby to jeszcze było w tym roku, a jeszcze najlepiej przed jesienią, przed zimą. Dziękuję. Dziękuję. Ktoś z Państwa sołtysów chce jeszcze zabrać głos? Nie stwierdzam. Przechodzimy do kolejnego punktu obrad. Sprawozdanie przewodniczących Komisji Rady Gminy Świdwin oraz Wójta Gminy z prac w okresie między sesjami. Oddaję głos przewodniczącemu Komisji Oświaty, Panu Świackiemu. W dniu wczorajszym odbyła się Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Etyki Radnych. Komisja zaopiniowała uchwałę w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Świdwin. Dziękuję. Proszę bardzo, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.
9 lipca wakacyjnym Komisja Rewizyjna spotkała się i przeprowadzała kontrolę świadczeń udzielanych podopiecznym innego ośrodka pomocy. Doraźna komisja statutowa pracowała w okresie międzysesyjnym. Projekt opracowanego statutu gminy Świdwin dostosowanego do znowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym został w dniu dzisiejszym przekazany radnym, wójtowi gminy do wniesienia ewentualnych uwag do statutu oraz do zaopiniowania radcy prawnemu gminy. Na wspólnym posiedzeniu komisji przedstawiona została informacja na temat przygotowania szkół do nowego roku szkolnego. Planowane były kolejne spotkania jeszcze w szkołach, w związku z czym pan kierownik przedstawi kompleksową informację na dzisiejszej sesji o przygotowaniu szkół do nowego roku szkolnego. Na komisji omówiliśmy również projekty uchwał na sesję Rady Gminy Świdwin. W okresie międzysesyjnym do Rady wpłynęły również pisma dotyczące apelu radnych, który Rada przedłożyła do ministerstw i posłów, senatorów reprezentujących nas w Sejmie. Otrzymaliśmy oświadczenie złożone przez senator Grażynę Annę Sztark w sprawie planowanej budowy stacji bazowej telefonii komórkowej w centrum miejscowości Lekowo w gminie Świdwin. Skierowane to oświadczenie było do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka. W tym oświadczeniu pani senator popiera postulaty Rady i mieszkańców protestujących przeciwko budowie stacji bazowej telekomunikacyjnej w Lekowie. Otrzymaliśmy również informację o odpowiedzi pana ministra inwestycji i rozwoju na apel pani senator. Odpowiedź zamieszczona jest na stronie Senatu. W niniejszej odpowiedzi czytała, całej nie będę. Odpowiedź, zarówno oświadczenie pani senator, jak odpowiedź dostępne są w Biurze Rady. W odpowiedzi pan minister wskazuje w skrócie, iż Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju nie posiada uprawnień do oceny zgodności i apel powinien być kierowany do ministra cyfryzacji, do którego również Rada ten apel kierowała. Otrzymaliśmy również pismo dotyczące tego apelu od Ministerstwa Środowiska, w którym opisuje zasady ochrony środowiska, jak również ochrony zdrowia w odniesieniu do budowy stacji, planowanej budowy stacji telekomunikacyjnych. Przeczytam tylko podsumowanie. Należy podkreślić, że Ministerstwo Środowiska, mając na uwadze zasadę przezorności i prewencji w celu ewentualnej zmiany regulacji w zakresie ochrony środowiska i zdrowia ludzi przed szkodliwym oddziaływaniem pól elektromagnetycznych, dostrzega konieczność dalszej analizy wyników badań dotyczących oddziaływania pól elektromagnetycznych na środowisko, w tym zdrowie ludności. Z treścią tych pism można zapoznać się w Biurze Rady, jak również będą załączone jako załączniki do protokołu niniejszej sesji. W okresie międzysesyjnym do Rady Gminy wpłynęło również podanie podpisane przez wszystkich sołtysów, prawie wszystkich sołtysów Rady Gminy Świdwin. Odczytam treść podania. Sołtysi Gminy Świdwin zwracają się do Rady Gminy Świdwin o przeanalizowanie wysokości diety dla sołtysów. Dieta jest stanowczo za niska w stosunku do wykonywanych działań. Nie oczekujemy wynagrodzenia za pracę, ponieważ wykonujemy ją społecznie, jednakże koszty ponosimy znacznie przekraczają sumę obecnej diety. Zatem, chcąc sprostać wszystkim zadaniom dla dobra mieszkańców, jesteśmy zmuszeni zwrócić się do Rady o rozpatrzenie i analizę powyższego problemu. Pismo podpisane jest przez 17 sołtysów naszej gminy. Podanie kieruję według właściwości do Komisji Budżetowej. Na najbliższym posiedzeniu komisja zajmie się tym. Czy ktoś z państwa sołtysów chciałby się odnieść do tego pisma? Jest 18. Jest 18.
Więc wszyscy sołtysi podpisali się pod podaniem, który kieruje do pani przewodniczącej Piotrowicz. W punkcie 7 proszę pana wójta o przedłożenie sprawozdania z pracy. Pani przewodnicząca, panie panowie radni, panie panowie sołtysi, szanowni goście. W okresie międzysesyjnym, w czasie wakacyjnym w zasadzie, zakończono budowę boiska wielofunkcyjnego w Bieżnicy. Przeprowadzono naprawy placu zabaw według oględzin z miesiąca maja. Przy okazji dokonano ponownego rozpoznania i ustalono konieczność dalszej naprawy placu zabaw, która zostanie przeprowadzona w miesiącu wrześniu. Jest to od razu też i odpowiedź dla pana sołtysa Kępy, który tu wnioskował. Szanowni Państwo, wczoraj dostałem wycenę prac, które tam trzeba wykonać na placu zabaw w Kluczkowie. Jest to 3900 zł. Wszystkie place zabaw kosztują nas ponad 14 tysięcy. Po części wynika to stąd, że place zabaw nie były konserwowane. W związku z tym jest prośba do państwa sołtysów, do rad sołeckich, żeby w tej chwili ustalając czy dzieląc pieniądze z funduszy sołeckich, które są, zarezerwować w budżecie sołectwa również te parę złotych, bo jeżeli co roku będziemy impregnować, konserwować te elementy drewniane, to nie dojdzie do takiego spustoszenia, jakie powstało w ostatnim czasie. W związku z tym bardzo bym prosił, żeby tą drobną kwotę zawsze wyasygnować, zabezpieczyć na zakup impregnatu i jeżeli Państwo nie będziecie w stanie sami to, czy pracownikami, których macie w swojej dyspozycji, to na pewno Urząd Gminy oddeleguje kogoś do pomalowania, do zaimpregnowania tych, bo no, na pewno nie jest to zbyt z materiałów to, co jest zrobione, one odpowiadają na dzień montażu, natomiast 2-3 lata przy warunkach atmosferycznych, upał, mróz, śnieg, to nie wytrzymują, co pokazały ostatnie lata. Także Państwo, tu się w miesiącu wrześniu plac zabaw będzie w Kluczkowie zrobiony. Na dzień dzisiejszy, z tego co wiem, to nadaje się do zamknięcia i w zasadzie nie powinno się z niego korzystać. Aczkolwiek przegląd majowy, który był robiony, nie wykazał aż takich uszkodzeń, które by do tego zmuszały. Dobiega końca remont nawierzchni przy budynku przedszkola w miejscowości Kluczkowo. Jest to ta droga dojazdowa. Zakończono roboty związane z remontem pomieszczeń sanitarnych przy sali gimnastycznej szkoły podstawowej w Bieżnicy. Zlecone zostały naprawy dwóch kominów dymowych w lokalach stanowiących własność gminy. Dokonano wymiany w trzech salach szkoły podstawowej w Lekowie, wymiany wykładzin w trzech salach szkoły podstawowej w Lekowie. Wykonano chodnik na terenie boiska wielofunkcyjnego w Bieżnicy. Zakończono pracę przy chodniku w miejscowości Kluczkowo. Było to ponad 300 metrów wykonanego chodnika. I tutaj prośba do panów radnych powiatowych, gorąca prośba, bo szanowni Państwo, w listopadzie 2017 roku skierowałem do Zarządu Powiatu pismo o możliwość dofinansowania budowy chodników przy drogach powiatowych przy wielu miejscowościach, tam gdzie było to sygnalizowane przy podziale funduszy sołeckich, bo uczestniczyłem w zasadzie na wszystkich zebraniach podziału funduszu sołeckiego, oprócz jednej miejscowości, gdzie oprócz Bieżnicy. Natomiast te wszystkie miejscowości, które zgłaszały taką potrzebę, zostały wymienione w tym piśmie. Nie dostałem odpowiedzi do dzisiaj, z listopada. Również w czerwcu, w lipcu tego roku, 10 lipca, zgodnie z tym, co panowie radni mówiliście, że 50% transza została podzielona, następne 50% jest na później, więc żeby można było prawidłowo zaplanować pracę tej ekipy, zwróciłem się 10 lipca do Zarządu Powiatu ponownie o informację, czy zostaną dofinansowane jakieś.
I powstaje jakaś niejasna sytuacja, to co mówiła przed chwilą pani radna, a jednocześnie sołtys w Sinie Mierzyno, że zarząd powiatu wskazał na 100 metrów w Niemierzynie. Ja chciałbym wiedzieć, czy to, jakimi zasadami się zarząd powiatu kieruje, czy to jest wychodzone przez sołtysów i radnych, czy to na jakiej zasadzie to jest zielone. Wczoraj byłem zaskoczony tą informacją, że potrzebna będzie ekipa, bo tutaj w tym piśmie deklaruje się również ja, że zabezpieczę robociznę, ale to burzy pewien harmonogram. To, co przyjdzie do Niemierzyna, to najwcześniej w listopadzie będzie możliwe do wykonania. Mamy w tej chwili do wykonania pewne prace, które są terminowe, związane zarówno z grantami sołeckimi, jak i innymi wnioskami, gdzie musimy to wykonać, powinniśmy to wykonać naszymi ludźmi, bo możemy również wynająć ekipę zewnętrzną. No ale ile to kosztuje, to sami dobrze wiemy, a ta ekipa, która jest przy tym natłoku prac, nie jest w stanie to zrobić, dlatego taka informacja zarządu powiatu, gdybym wiedział wcześniej, to pozwala prawidłowo planować pracę. Naprawiono zgłoszoną na poprzedniej sesji usterkę w drodze gminnej w Klępczewie. Tutaj, panie radny Kaszuba, ja czytałem protokół z tej sesji. Nie do końca tu rozmawiałem z panią sołtys, to chyba ja też pomyliłem drogi, że odebrałem to drogę agencyjną, że to o to chodziło, ale już jestem w temacie i do wymiana tej, czy nawierzchni tej drogi gminnej przy wsparciu środków zewnętrznych będzie prowadzona, na pewno nie w tym roku, ale w późniejszym czasie. To, co jest na bieżąco do tego, żeby umożliwić funkcjonowanie czy bieżące korzystanie, to jest zrobione. W dniu dzisiejszym zostanie wykonana wymiana pokrywy studni na placu zabaw w Bieżnicy. Wykonawca oczekuje na materiał. Być może w dniu dzisiejszym, bo ta studnia miała być wykonana przed odbiorem. Jest to wymiana samej pokrywy betonowej. Oczekuje na materiał, nie dostał materiału. Wydane zostało 10 decyzji o warunkach zabudowy. W dniu 17 lipca została wydana decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kompostowni odpadów biodegradowalnych na działkach 1/14, 1/16 Obręb Przemysław. Szanowni Państwo, to jest ta słynna kompostownia. Inwestor wycofał się z planowanej inwestycji. Serdecznie dziękuję sołtysom, dziękuję mieszkańcom miejscowości Przemysławia i innych wszystkich zaangażowanych w zbieranie podpisów, w tworzeniu odpowiedniej atmosfery, w cudzysłowie, odpowiedniej atmosfery wokół tej kompostowni. W dniu 29 września odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Ogłoszenia zostaną przygotowane na początku września. Referat Rolny Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej od 1 sierpnia do 31 sierpnia przyjmuje wnioski na zwrot podatku akcyzowego. Wnioski można pobierać w referacie rolnym oraz ze strony internetowej urzędu. Do wniosku należy dołączyć faktury na zakup oleju napędowego w okresie od 1 lutego do 31 lipca. Do dnia dzisiejszego wpłynęło 140 wniosków. W związku z tegoroczną suszą komisja powołana przez wojewodę zachodniopomorskiego do szacowania szkód dokonuje oględzin uszkodzonych upraw. Na dzień dzisiejszy wpłynęło 270 wniosków od poszkodowanych rolników i wnioski nadal spływają. W dnu 21 sierpnia w Kancelarii Notarialnej podpisano akt notarialny na sprzedaż jednej drugiej części współwłasności nieruchomości zabudowanej położonej w Goli Górnej. Należność dla gminy za sprzedaż udziału wynosi 16 918 zł. Obecnie w referacie opracowuje się dokumentację w sprawie sprzedaży jednej drugiej współwłasności nieruchomości zabudowanej w Berkanowie oraz sprzedaży dwóch lokali dla najemców w Ząbrowie.
Oprócz tego w referacie na bieżąco były wydawane zaświadczenia, postanowienia i inne decyzje. Przygotowane są również wnioski na zadanie przebudowa, modernizacja, oczyszczalni ścieków w miejscowości Krosino oraz na zadanie budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków i przepompowniami w miejscowości Bystrzyna i Dobrowola oraz w miejscowości Niemierzyno, gmina Świdwin. Te wnioski lada dzień zostaną złożone, chyba jutro już zostaną złożone, czyli na te działania. To jest w programie, jest to w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 3.6 Wsparcie i rozwój systemów oczyszczania ścieków. Złożone również zostały dodatkowe wyjaśnienia do Urzędu Marszałkowskiego w ramach rewitalizacji gminy Świdwin do projektu pod tytułem Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w Bełtnie, modernizacja wyposażenia świetlicy wiejskiej wraz z remontem gminnej drogi w Ząbrowie, modernizacja oraz wyposażenie pomieszczeń świetlicy wraz z rozbudową miejsca integracyjnego dla mieszkańców w Starym Przybysławiu oraz do projektu Zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym ludności zamieszkującej Stary Przybysław poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej. Podpisana została umowa w ramach programu uruchomionego przez Ministerstwo Sprawiedliwości na doposażenie ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy Świdwin. Również złożone zostały dodatkowe wyjaśnienia do wniosku złożonego przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Świdwinie na organizację imprez promujących obszar objęty lokalną strefą, strategią rozwoju i wydanie albumu krajoznawczego. W ramach tego wniosku zostanie zorganizowane polsko-niemieckie spotkanie na Miedzy, święto chleba w dniach 7 września do 9 września, 7, 8, 9. W tym czasie odbędą się również dożynki gminne. Pobyt delegacji niemieckiej, 50-osobowej delegacji niemieckiej zostanie pokryty z tego złożonego wniosku. Również został rozstrzygnięty konkurs Senior Plus, edycja 2018 rok. Gmina Świdwin otrzymała dofinansowanie w kwocie 127 989 zł. W ramach tego projektu zostanie wyremontowany budynek świetlicy w Krosinie. Referat oświaty, zdrowia, kultury, sportu zajmował się bieżącą obsługą świetlic gminnych, drobne naprawy, wynajmy, obsługą hali sportowej. Odbył się tam wypoczynek letni Oaza 2018. Nadzorował realizację funduszy sołeckich, realizację grantów sołeckich, pomoc i obsługę imprez sołeckich. Złożone zostały wnioski do Powiatowego Urzędu Pracy o zwrot części kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem osób bezrobotnych. Przygotowano sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie osób ukaranych. Dopinane są do końca prace i nad tym pracuje referat nad organizacją polsko-niemieckiego spotkania na Miedzy, święto chleba. Jest to dożynki gminne 2018, turniej stołec o szable wójta. Przedstawię Państwu program uroczystości, na te uroczystości serdecznie zapraszam. Skierowane były do Państwa również zaproszenia. W piątek o 17 jest przyjazd delegacji Zanic, zakwaterowanie na godzinę 18. O godzinie 18 spotykamy się w Rusinowie. Będzie tam prezentacja zespołów ludowych w świetlicy w Rusinowie. W dniu 8 września program rano zabezpieczamy Niemcom. Zwiedzanie przystani Domina. Możliwość, jeżeli pogoda dopisze, skorzystania z kajaków bądź rowerów wodnych na jeziorze u księdza, kawa, herbata, powrót do Świdwina, obiad. W czasie, kiedy będzie msza święta, bo rozpoczynamy dożynki mszą świętą o godzinie 15, ale w tym czasie nie chciałbym nikogo zmuszać z delegacji, bo trudno mi jest powiedzieć, czy chcieliby w tym uczestniczyć. W związku z tym dajemy alternatywne możliwość zwiedzania zamku. Na 16 spodziewamy się przyjazdu delegacji niemieckiej do Rogalina. 16.30 występy zespołów ludowych, konkurs stoisk dożynkowych i wieńców.
Między 17 a 19 odbędą się potyczki sołeckie. 19-19.30 liczymy na podsumowanie i wręczenie nagród. Do godziny 3 planowana jest później zabawa taneczna. Ale tu jest jedna prośba. Prośba do Państwa radnych, prośba, ale i zaproszenie. Jak również do dwuosobowych delegacji z Rad Sołeckich. Otóż o godzinie 20.30 mamy zaplanowaną uroczystą kolację w hoteliku Świdwin, na który zapraszamy wszystkich radnych i dwuosobowe delegacje z każdej Rady Sołeckiej. Do pań i panów sołtysów pozostawiam możliwość, kto będzie w tym spotkaniu uczestniczył. Wynika to z wniosku, który pisaliśmy do Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych, z którym pisaliśmy wspólny wniosek na dofinansowanie tej uroczystości. I delegacja niemiecka opuści nas. Planowany wyjazd jest na godzinę 10 w niedzielę. Szanowni Państwo, jeszcze jedna informacja. W dniu 10 lipca Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zaprosił panią kierownik GOPS do osobistego udziału i zaangażowania się w proces tworzenia dokumentów w zespole do spraw opracowania programu dotyczącego przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu w województwie zachodniopomorskim na lata 2019-2024. Głównym zadaniem zespołu będzie wyznaczenie wzajemnie powiązanych celów strategicznych i operacyjnych ukierunkowanych na ograniczenie istniejącego ubóstwa, jak i na przeciwdziałanie temu zjawisku jako zaburzeniu dobrostanu części mieszkańców regionu zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, międzynarodowymi i krajowymi. Ja na razie tyle. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję bardzo Panie Wójcie. Ogłaszam 15 minut przerwy. Witam Państwa po przerwie. Wznawiam obrady. Punkt 8. Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego. Zgodnie z zapowiedziami informacje przedstawi pan kierownik Sebastian Basiejko. Oddaję pan głos. Staram się w pigułce Państwu przekazać informacje na temat przygotowania szkół do nowego roku szkolnego. Informacja na temat stanu oświaty wynikająca z przepisów ustawy zostanie przedstawiona Państwu na sesji październikowej. Natomiast dzisiaj informacja na temat przygotowania szkół do nowego roku szkolnego. Z dniem 31 sierpnia kończy się powierzenie stanowisk dyrektorów w dwóch szkołach. W Szkole Podstawowej w Lekowie i Szkole Podstawowej w Bieżnicy. Zgodnie z decyzją państwa od 1 września 2018 roku powstaje nowa jednostka, jaką jest Szkoła Podstawowa w Lekowie. W związku z powyższym przeprowadzone zostały 3 postępowania konkursowe w celu wyłonienia kandydatów na dyrektorów szkół. W wyniku postępowania wszystkie 3 konkursy zostały rozstrzygnięte. Wyłoniono 2 kandydatów na dyrektora szkoły podstawowej w Lekowie. Wybrano panią Danutę Bywalec, wieloletniego nauczyciela szkoły w Lekowie. Na dyrektora szkoły podstawowej w Bieżnicy wybrano panią Martę Jalowską, aktualnego dyrektora szkoły w Bieżnicy. W związku z powyższym, iż w wyniku postępowań nie zgłosił się żaden kandydat na stanowisko dyrektora nowo tworzonej Szkoły Podstawowej w Oparznie. Wójt skorzystał z uprawnień ustawowych i na to stanowisko z dniem 1 września powołana zostanie pani Róża Tabaszewska, aktualnie nauczyciel języka angielskiego w Szkole Podstawowej w Lekowie. Powierzenie będzie na okres 10 miesięcy. Jeżeli chodzi o sprawy kadrowe, czyli sprawy kierownicze, tak to wygląda. Jeżeli chodzi o sprawy związane z funkcjonowaniem nowej jednostki, czyli przede wszystkim najwięcej pracy czeka nas w miesiącu wrześniu, jeżeli chodzi o powołanie czy utworzenie nowej jednostki, czyli Szkoły Podstawowej w Oparznie, sprawy organizacyjne. Wójt Gminy Świdwin podjął decyzję swoim zarządzeniem, że jeżeli chodzi o sprawy związane z obsługą księgową, administracyjną, prowadzona będzie ona przez Szkołę Podstawową w Lekowie, a więc cała administracja szkoły, nowo funkcjonującej szkoły w Oparznie, prowadzona będzie przez obsługę, czyli przez administrację Szkoły Podstawowej w Lekowie. Pozostałe sprawy organizacyjne oczywiście będą możliwe dopiero w momencie, kiedy pani dyrektor Róża Tabaszewska otrzyma stosowne powierzenie, a więc będzie mogła przystąpić do prac związanych z organizacją pracy szkoły.
jeżeli chodzi o sprawy związane z przygotowaniem do nowego roku szkolnego, to większość prac prowadzą jeszcze dyrektorzy, którzy posiadają powierzenie do dnia 31 sierpnia i ci dyrektorzy łącznie z nowymi dyrektorami przygotowują szkoły do nowego roku szkolnego. Jeżeli chodzi o dowóz uczniów do szkół, co jest zadaniem własnym gminy. Aktualnie od nowego roku szkolnego funkcjonowały będą nasze dwa autobusy, które są w ramach na naszym wyposażeniu, czy wyposażeniu szkół. Jeden autobus, który będzie jeździł przy szkole podstawowej w Lekowie. Jest to ten nasza biała Setra z zatrudnionym kierowcą oraz jeden autobus w szkole podstawowej w Oparznie, przepraszam, w Bieżnicy. To jest ten stary pomarańczowy nasz Żaczek. Pozostała, jeżeli chodzi o szkołę w Oparznie, będziemy posiłkować się przy pomocy firmy zewnętrznej, która będzie nam świadczyła usługi na dowóz uczniów do szkoły. Również będziemy się posiłkowali, jeżeli chodzi o firmę zewnętrzną, w szkole w Bieżnicy i w szkole w Oparznie. Odbyło się spotkanie organizacyjne z wykonawcą w piątek ubiegły i te sprawy zostały tam dograne. Trwa kwestia jakby ustalania kierunku kursów, czy sieci kursów, łącznie z biletami, a więc te sprawy są dogrywane. Jeżeli chodzi o dowóz osób niepełnosprawnych do szkół specjalnych, w całości sprawę zabezpieczamy we własnym zakresie, a więc tutaj mamy do dyspozycji dwa busy gminne, jeden nowy, który zakupiliśmy w ubiegłym roku oraz jeden, ten, który jest z 2010 roku. Ten z 2010 roku jest po remoncie generalnym, a więc można powiedzieć, że jest gotowy, jak nic się innego nie wydarzy, bo to wiadomo, że z samochodami różnie bywa, to jesteśmy przygotowani do nowego roku szkolnego, również na dowóz osób niepełnosprawnych. Również te dwa busy będą we własnym zakresie prowadziły prace związane z dowozem pensjonariuszy do środowiskowego domu samopomocy w Klemczewie. Tutaj nie będziemy korzystali z żadnej pomocy firm zewnętrznych, będziemy to realizowali w własnym zakresie. Jeżeli chodzi o sprawy związane z remontami, to większych, że tak powiem, większych remontów nie było, oprócz tych dwóch, o których tutaj pan wójt wspomniał. To była w ramach wniosku na modernizację infrastruktury sportowej. Zwiększono zakres i zrealizowano remont pomieszczeń socjalnych przy sali gimnastycznej w Bieżnicy. Dzisiaj zostały prace odebrane, a więc trwają prace porządkowe, żeby szkoła była przygotowana na 3 września do nowego roku szkolnego. Podobna sytuacja była w szkole podstawowej w Lekowie. Wyremontowano trzy sale lekcyjne poprzez położenie nowej nawierzchni wykładziny. Prace zakończono wczoraj. Wczoraj odebrano pracę, a więc te dwie szkoły są przygotowane. Większych prac remontowych nie było, jeżeli chodzi o szkoły w Oparznie. No, oczywiście trwają remonty bieżące, no to są takie sprawy, które prowadzą konserwatorzy, a więc tutaj nie mam żadnych informacji, żeby były jakieś problemy związane z pracami, czy z obsługą, czy z funkcjonowaniem szkół z nowym rokiem szkolnym. Jeżeli chodzi o sprawy kadrowe, tutaj pewne rotacje są, oczywiście związane są z tym, że osoby będą pełniły funkcje dyrektorów w szkołach, a więc te sprawy są tak naprawdę zapinane i tak samo jak to bywa, jak bywało w ubiegłych latach szkolnych, aneksy do arkuszy oczywiście będą, bo to jest nieuniknione, a więc te sprawy wyglądają tak, że w danym miesiącu wrześniu te zmiany planów, jak i także rotacje, jeżeli chodzi o kadrę, no to na pewno będą. Polityka jest taka, tutaj pana wójta, żeby się posiłkować, jeżeli chodzi o nasze szkoły gminy, przede wszystkim nauczycielami, którzy są zatrudnieni w szkołach gminnych. Tyle, jeżeli macie państwo jakieś pytania, to proszę bardzo, odpowiem. Dziękuję bardzo. Ktoś ma pytania w zakresie punktu 8, przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego. Pan Krzysztof Kaszuba. Ja mam pytanie do pana wójta. Czy w końcu doliczyliście się, ile tych dzieci będzie w Oparznie? Ile oddziałów będzie w tym Oparznie? No bo widzę, że tutaj posunięcia z tworzeniem, tak jakby było z Okisu w Lekowie, to znaczy, że wróciła księgowość do Lekowa, to znaczy, że ta szkoła w Oparznie nie ma własnej osobowości prawnej, czy ma własną osobowość prawną, no bo ma, ale
księgowość będzie prowadziło lekowo, także ja dalej dopatruję się sensu utworzenia tej szkoły ośmioklasowej w Oparzu. Radny, to nie jest tworzony nowy grokis. Prawo zezwala na to, żeby obsługę finansową szkół prowadziła zlecona jednostka. I uważam, że byłoby to nierozsądne. Rozbudowywanie administracji, jak również rozbudowywanie obsługi w Oparznie. Przecież te panie księgowe w Lekowie do dzisiaj robiły to przy zespole szkół, z tym, że była to tylko filia. W związku z tym, tym paniom przybędzie odrobinę pracy, bo trzeba będzie wydzielić konta i podzielić na teczki, że to jest szkoła Oparzna, to Oparzno to jest Lekowo. Natomiast nie zwiększa się ilość personelu, nie zwiększa się sprawozdawczości i innych rzeczy. Także ja nie widzę takiej potrzeby, żebyśmy tam mieli rozbudować akurat administrację do niebotycznych rozmiarów, bo to tylko by podrożyło koszty, a nie o to nam chodzi. Chodzi o to, żeby ta oświata funkcjonowała najtaniej, jak to się da. Natomiast no nie znajduję argumentu, żeby pana przekonać, że tutaj akurat w jaką stronę idziemy. Pan, panie radny, może pan nie rozumie tego z innego powodu, nie wiem. Takie są, fakty są. Czy doliczyliśmy się ilości dzieci? Do końca sierpnia rodzice mają prawo przenieść dziecko i oddelegować do szkoły, gdzie uważają za słuszne. Więc powtarzaliśmy, mówiliśmy to na komisji łączonej, że na początku września stan będziemy znali, jaki będzie, bo trudno jest mi wypowiadać się w tej chwili za rodziców, czy poślą dzieci do Oparzna, czy nie. Powtórzę to jeszcze raz i powtarzałem to nieraz już, że dobra szkoła w pojęciu rodziców to nie budynek, tylko to jest wiele czynników, które się na to składa i czy rodzice uznają, że szkoła w Oparznie jest szkołą dobrą i warto tam posyłać dzieci, czy nie, trudno jest mi powiedzieć. No, na pewno nie idą działania w stronę likwidacji tej szkoły. Pytam, ile jeszcze oddziałów będzie? Oddziału będzie 7. Plus oddział przedszkolny. Plus oddział przedszkolny, tak. Jeszcze jakieś pytania państwo mają? Dziękuję. Przechodzimy do punktu 9. Podjęcie uchwał. Proszę panią sekretarz o przedstawienie. Uchwała Rady Gminy Świdnik z dnia 28 sierpnia 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu usuwania barszczu sosnowskiego z terenu gminy Świdnik na lata 2018-2023. Na podstawie obowiązujących przepisów Rada Gminy Świdnik uchwala co następuje. Paragraf 1. W załączniku do uchwały nr 45/286/2018 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie przyjęcia programu usuwania barszczu sosnowskiego z terenu gminy Świdwin na lata 2018-2023 wprowadza się następującą zmianę. Punkt 6.2. Skupiska barszczu sosnowskiego na terenie gminy Świdwin otrzymuje brzmienie. Na terenie gminy Świdwin barszcz sosnowskiego występuje na obszarze dwóch sołectw na powierzchni około 6,81 hektara. Powierzchnię ustalono na podstawie danych szacunkowych, informacji przekazanych przez mieszkańców gminy i właścicieli gruntów zajętych przez barszcz oraz oględzin dokonanych przez pracowników Urzędu Gminy Świdwin. Powierzchnię gruntu zajętych przez barszcz sosnowskiego zawiera zamieszczona niżej tabela. Oparzno, numer działki 83, powierzchnia zajęta przez barszcz 0,30 hektara. Oparzno, działka numer 81/19, powierzchnia 0,40 hektara. Oparzno, działka numer 92/5, powierzchnia 0,02 hektara. Gola Dolna, działka numer 26/22, powierzchnia 0,1 hektara. Gola Dolna, działka numer 26/32,
powierzchnia 0,10 hektara. Gola Dolna, działka numer 26/25, powierzchnia 5,00 hektara. Cieszeniewo, działka numer 166/4, powierzchnia 0,60 hektara. Rycerzewko, działka numer 2/4, powierzchnia zajęta przez Barsz 0,40 hektara. Podobnie jak na innych terenach, Barsz Sosnowskiego w gminie Świdwin zajmuje głównie rowy i grunty rolne. Szczególne zagrożenie stwarza masowo rosnący barszcz na gruntach znajdujących się w sąsiedztwie gruntów zabudowanych w miejscowości Gola Górna, obręb Gola Dolna. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Świdwin. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Czy mają Państwo pytania do projektu uchwały? Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu usuwania barszczu sosnowskiego z terenu gminy Świdwin na lata 2018-2023? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Uchwała podjęta jednogłośnie. Uchwała Rady Gminy Świdwin z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału wynoszącego 1/2 współwłasności nieruchomości w Berkanowie. Na podstawie obowiązujących przepisów Rada Gminy Świdwin uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na zbycie udziału wynoszącego 1/2 we współwłasności nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Berkanowo na działce nr 69/1 obręb 0025 Berkanowo o powierzchni 0,1320 dziesięciotysięczne hektara, dla której sąd rejonowy w Białogardzie, 6 zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Świdwinie prowadzi księgę wieczystą numer KO2B łamane przez 240/9057/5 w drodze przetargu. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Czy mają Państwo jakieś pytania do projektu uchwały? Nie stwierdzam. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału wynoszącego 1/2 współwłasności nieruchomości w Berkanowie? Proszę o podniesienie ręki. Czy ktoś jest przeciwko? Ktoś się wstrzymał? Uchwała podjęta przy jednym głosie wstrzymującym się. Kolejny projekt uchwały Rady Gminy Świdwin z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego na terenie gminy Świdwin zakładanych i prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż gmina Świdwin oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. Na podstawie obowiązujących przepisów Rada Gminy Świdwin uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego na terenie gminy Świdwin zakładanych i prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż gmina Świdwin oraz tryb, zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania. Paragraf drugi, ustęp pierwszy. Dotacji udziela się na okres roku budżetowego na pisemny wniosek organu prowadzącego szkołę, przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego złożony do wójta gminy Świdwin w terminie nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Ustęp drugi. O wysokości udzielonej dotacji w danym roku budżetowym oraz o jej zmianach organu dotujący powiadamia organ prowadzący szkołę, przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego na piśmie. Paragraf trzeci, ustęp pierwszy. Organ prowadzący szkołę, przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, a za miesiąc grudzień do 5 dnia grudnia składa do Urzędu Gminy Świdwin informację o faktycznej liczbie uczniów według stanu na pierwszy roboczy dzień miesiąca, na który dotacja jest udzielana według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
Ustęp drugi. Liczba uczniów wskazana w informacji, o której mowa w ustępie pierwszym, stanowi podstawę do obliczenia kwoty dotacji. Ustęp trzeci. Organ dotujący przekazuje dotację podmiotowi dotowanemu w trybie artykułu 34 ustęp 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Ustęp czwarty. Dotacja może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie wydatków, o których mowa w artykule 35 ustęp 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Ustęp piąty. Środki przekazane organowi prowadzącemu w ramach dotacji części niewykorzystanej do końca roku, a także wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi wraz z odsetkami do budżetu gminy Świdwin w terminach i na zasadach określonych przepisami ustawy o finansach publicznych. Ustęp 6. Kwota nadpłaconej bądź niedopłaconej części dotacji przypadającej na dany miesiąc będzie odpowiednio uwzględniana w wysokości dotacji przekazywanych w następnym miesiącu. Ustęp 7. Organ prowadzący rozlicza się z otrzymanych dotacji w terminie do dnia 5 każdego miesiąca, a za miesiąc grudzień do 10 grudnia. Wzór rozliczenia wykorzystanych dotacji stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Ustęp 8. Organ prowadzący przedkłada sprawozdanie roczne w terminie do dnia 25 stycznia następującego po roku, którego dotyczyła udzielona dotacja, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. Ustęp 9. W przypadku zakończenia działalności przez szkołę, przedszkolem lub inną formę wychowania przedszkolnego, organ prowadzący zobowiązany jest przedłożyć rozliczenie oraz dokonać zwrotu niewykorzystanych środków w terminie 30 dni od zakończenia działalności. Ustęp 10. Organ prowadzący szkołę, przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych w ramach udzielonej dotacji umożliwiającej przeprowadzenie kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji. Paragraf 4. Ustęp 1. Kontrolę prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji przeprowadzają pracownicy Urzędu Gminy Świdwin na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez wójta gminy Świdwin. Ustęp 2. Kontrolujący jest obowiązany powiadomić szkołę, przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego o planowanym terminie kontroli co najmniej 7 dni przed terminem kontroli. Ustęp 3. Kontrolę przeprowadza się w siedzibie dotacji jednostki. 4. Wyniki kontroli kontrolujący przedstawia w formie protokołu. 5. Odmowa podpisania protokołu przez podmiot dotowany nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli. 6. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzone zostanie, że dotacja została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub pobrana w nadmiernej wysokości, podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych. Paragraf 5. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Świdwin. Paragraf 6. Traci moc uchwała nr 40/305/2014 Rady Gminy Świdwin z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego na terenie gminy Świdwin zakładanych i prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż gmina Świdwin oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. Paragraf 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Dziękuję bardzo. Czy mają Państwo jakieś pytania do przedstawionego projektu uchwały? Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego na terenie gminy Świdwin zakładanych i prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż gmina Świdwin oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała Rady Gminy Świdwin z dnia 28 sierpnia 2018 roku
w sprawie podjęcia przez gminę Świdwin współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu wspólnej realizacji projektu partnerskiego Podziel się domem, razem możemy więcej. Na podstawie obowiązujących przepisów Rada Gminy Świdwin uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Gmina Świdwin podejmuje współdziałanie z powiatem białogardzkim, gminami Białogard i Karlino, Fundacją Green Europe z siedzibą w Białogardzie oraz Towarzyszeniem Aktywnego Wspierania Gospodarki z siedzibą we Wrocławiu w celu wspólnej realizacji projektu partnerskiego Podziel się domem, razem możemy więcej. Paragraf drugi. W celu wspólnej realizacji projektu partnerskiego Gmina Świdwin przystępuje do partnerstwa utworzonego przez jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki spoza sektora finansów publicznych wymienione w paragrafie pierwszym na warunkach określonych w zawartej przez nie umowie o partnerstwie, o której mowa w artykule 33 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych, spójności finansowanych w partnerstwie w perspektywie finansowej 2014-2020. Paragraf trzeci. Zadanie aktywna integracja, zatrudnienie asystenta rodziny, na realizację którego kwota dofinansowania wynosi 60 tysięcy złotych. Okres realizacji zadania od 1 września 2018 roku do 31 lipca 2020 roku. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Czy mają Państwo jakieś pytania do projektu uchwały? Przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie podjęcia przez gminę Świdwin współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu wspólnej realizacji projektu partnerskiego Podziel się domem, razem możemy więcej? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Uchwała podjęta jednogłośnie. Poproszę Panią Skarbnik. Uchwała Rady Gminy Świdwin z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018. I na podstawie przepisów Rada Gminy Świdwin uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 62 766 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. Paragraf drugi. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 62 766 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. Paragraf trzeci. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się. Punkt pierwszy. Po stronie dochodów budżetu kwotą 28 2 347 zł 62 grosze. W tym dochody bieżące 26 884 681 zł i 70 groszy, dochody majątkowe 1 117 665 zł 92 groszy. I punkt A, dotacja na zadania zlecone 8 446 884 zł i 25 groszy. Punkt drugi, po stronie wydatków budżetu kwotą 27 809 661 zł 62 grosze. I w tym wydatki bieżące 26 303 324 zł 73 grosze. Wydatki majątkowe 1 506 336 zł 89 groszy i punkt A, wydatki zadań zleconych 8 446 884 zł 25 zł. Punkt trzeci, przychodem, czyli wolne środki 687 824 zł. Punkt czwarty, rozchodem, czyli spłatą kredytów i pożyczek 880 510 zł. I paragraf czwarty, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Dziękuję bardzo. Czy mają Państwo pytania do projektu uchwały? Nie stwierdzam. Proszę o przegłosowanie. Kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejny punkt dzisiejszych obrad. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. Proszę Pana Wójta o udzielenie odpowiedzi. Nie ma Sebastiana, ale to przekażę. Prawa informatyka, proszę dogadać się z kierownikiem
znaleźć odpowiedni czas dogodny dla informatyka, bo to w tej chwili gorący okres przedwyborczy, ale tą sprawę, żeby załatwić, ja nie widzę najmniejszego problemu, w odpowiednim czasie, żeby podjechali i przyjrzeli się, co tam jest przyczyną braku kontaktu. Karta Dużej Rodziny, zostawię tą odpowiedź dla pani kierownik Felskiej. Natomiast płytki pracowni do poprawy. Pani sołtys, czy pani radna, umiemy się tak, że podjedzie ktoś, zobaczy, jak tam jest zakres prac. Czy trzeba przewozić cały sprzęt, czy nie? Czy to jest jakieś tam drobne, tylko drobne naprawy? Jeżeli drobne naprawy, to na pewno zdążymy to zrobić w krótkim czasie. Natomiast jeżeli musimy przewozić sprzęt, mamy pewne sprawy terminowe, które musimy zrobić i to myślę, że tak około połowy września powinna tam ekipa zajrzeć. Ogrodzenie placu zabaw, Gola Górna, dwóch pracowników delegujemy tam. To też tylko poproszę pana Bartka, żeby był w kontakcie z panią radną, żeby już tam dograć odpowiednie terminy i po prostu z tej ekipy. No, wolniej będzie szła praca przy chodnikach, ale no, tymi ludźmi tylko dysponujemy i dwóch podeślemy tam. Oczywiście uważam, że place zabaw powinny być wszystkie ogrodzone, choćby ze względu na bezpieczeństwo dla korzystających, dla dzieci, żeby ograniczyć możliwość korzystania z piaskownic przez psy i inne zwierzęta. Zamontowanie lampy, no nie jest to prosta sprawa i byłbym chyba... Mówiłbym nieprawdę, gdybym powiedział, że w tym roku się uda. Ale przyjrzymy się tematowi, co z tą lampą. Czy to jest po prostu tylko dowieszenie, czy tam jest potrzebny projekt? Być może się uda, natomiast no, myślę, że należy to przełożyć na przyszły rok. Z energetyką w ogóle w tej chwili taki nawał pracy mają, trudno jest się dogadać, no ale też rozumiem okres, który jest. Wspomnę tylko, że na zamontowanie liczników do lamp, które zostały zamontowane, stoją już od kwietnia czy marca, kwietnia. Do dzisiaj liczników nie ma i lampy stoją. No, upiększają nam ulicę, ale nie oświetlają. Ale to są czynności, na które my już wpływu niestety nie mamy. Kolejne lampy do pana olejnika. Pani Basiu, myślę, że to na tych słupach istniejących, jeżeli się udało zawiesić dwie lampy, to uda się zawiesić więcej. Także to chyba. No, ale tam też musimy, ja mówię tutaj o tej drodze do pana olejnika, to chyba nie będzie wielkiego problemu, natomiast tamto miejsce to no nie chciałbym obiecywać, że w tym roku to się zrobi. Plac zabaw, no myślę, że to wytłumaczyłem panu sołtysowi w Kluczkowie. Wykopanie rowu, nie mam wiedzy, kto to wykopał, kto to przekopał. Sprawdzimy i odpiszemy do pana, panie sołtysie. Nie mam takiej wiedzy, kto mógł to zrobić, czy było jakieś postępowanie prowadzone w tym temacie, czy nie. Powiem panie burmistrzu, że to była pierwsza kłopota wykopania rowu na polnej drodze, czyli gminy, ale polnej, to była kłopota. Ale kto to kopał? Prawdopodobnie, że z Intechu była kłopota, ale kto to zlecił, to na nim nie wiem i nie są porobione gwiazdy do pól. Gospodarze muszą odjeżdżać. Czy pani kierownik działu rolnego coś wie na ten temat? Dlatego nie było to, panie sołtysie, nie było to zlecane przez gminę. I na całej długości od asfaltu powiatowej drogi aż tam do samej góry prawie do były. Sprawdzimy to. Na chwilę obecną nie mam wiedzy. Nie podejrzewam, żeby to było zlecone przez gminę, bo na pewno bym o tym wiedział. Natomiast jeżeli ktoś... Sprawdzimy to. Dziękuję za sygnał. Sierżanty na zakręcie, tutaj ukłon w stronę radnych powiatowych. No, ta sprawa była zgłaszana i nie wiem, czy ponawiać pismo, czy panowie sami będziecie monitorować. Jeżeli mogę tutaj słowo, no i skontaktowałem się z panem sołtysem dziennym na telefonu. I tak powiem, możliwie najszybciej się skontaktuje z panem dyrektorem, niech przedstawi taki solidny i termin, bo jest to na pewno sprawa bardzo ważna.
na miejscowych mieszkańców, nie dlatego, bo czasami my jedziemy, zamyślimy się, a tu nie wiadomo skąd nam się przed nosem zakręci. Czyli mogę, też liczyć na jakąś tam informację? Dokładnie tak. Dziękuję bardzo. Trzy lampy, podobnie sytuacja, te trzy lampy w Luczkowie. Przyszłości. Na ten rok nie obiecuję. Nie obiecuję, aczkolwiek dobry rok do obiecywania. Chodnik w Niemierzynie, rozmawiałem z panią radną wczoraj. No na pewno nie wcześniej jak listopad. No mamy, ale postaramy się. To już skoro jestem przy głosie, to chciałbym prosić panie i panów sołtysów, bo do końca września powinny być podzielone fundusze sołeckie. Chciałbym prosić, że wzorem lat poprzednich, gdybyście byli państwo tak mili, poinformowali, kiedy organizujecie spotkania sołeckie na podział funduszy, to będę państwu wdzięczny. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani kierownik na temat karty rodziny, proszę. W dniu 5 grudnia 2014 roku została wprowadzona ustawą o karcie dużej rodziny, ta forma wsparcia. Forma wsparcia była przez ośrodek bardzo mocno promowana, między innymi jest promowana cały czas i systematycznie na stronie naszej GOPS-u, w aktualnościach. Są tam druki do pobrania, można ten druk pobrać i elektronicznie do nas przekazać. Można to robić z systemem Empatia, jeśli nie papierowo, można złożyć u nas. Może złożyć ją wnioskodawca, który posiada troje dzieci i więcej. Karta dużej rodziny też u nas znajduje się informacja, bo jest link, który przekierowuje nas na stronę ministerialną, gdzie cały opis jest, jakie zniżki, jakie ulgi są dla strony do skorzystania. Jak również w ośrodku pomocy społecznej, na tablicy informacyjnej jest też informacja o karcie dużej rodziny. Pracownicy socjalni, gdy są w terenie i są w ramach swoich punktów pracy socjalnej, również udzielają wsparcia dla mieszkańców, jeśli takie zapytanie tylko się pojawi od mieszkańca w zakresie tego wsparcia. W obecnym czasie przygotowujemy broszurkę na temat wsparcia udzielanych przez ośrodek różnych zadań i specjalistów w zakresie usług społecznych. Taka broszurka też pojawi się w naszych sołectwach i będzie w tej broszurce również będzie zawarta karta dużej rodziny, gdzie społeczeństwo mogło być informowane. Ponadto w naszych dużych sklepach sieciowych karta dużej rodziny jest promowana i tam są informacje, gdzie duże markety dla rodzin, które posiadają kartę dużej rodziny, mogą skorzystać z ulg. Taką kartę otrzymuje się w ciągu 30 dni, bo my dany wniosek przesyłamy drogą elektroniczną do Warszawy i stamtąd otrzymujemy bądź kartę, bądź w formie karty elektroniczną. W dwóch rodzajach teraz w tym roku wyszła w formie elektronicznej i ona jest do dyspozycji wnioskodawcy do skorzystania z usług. Dziękuję bardzo. Punkt 11 porządku obrad, wolne wnioski. Czy ktoś z państwa chce zabrać głos? Proszę bardzo, sołtysie. Mam takie pytanko. Było niedawno dofinansowanie przedszkoli. Bardzo jestem zadowolony z tego oczywiście, tylko proszę o wgląd w naszym przedszkolu, bo jestem trochę zdziwiony, że dużo dzieci się wypisuje. Co tam się dzieje w tym przedszkolu? Nie wiem. Są skargi troszeczkę. Że dzieci są, jeżeli dziecko nie chce spać, dzwonią po rodzica, czy tam babcie, dziadka, proszę odebrać, bo dziecko nie chce spać. Przedszkole działa 8 godzin. Troszeczkę rodzice też mają pretensje, że godzina 14:30 dzieci każą odbierać. Proszę o wgląd, nowy rok szkolny się zaczyna, czyli nowe, jak to mówią,
nabywanie dzieci. Proszę o kontrolę, dlaczego tak się dzieje. Bo było bodajże 20 parę dzieci w przedszkolu, zostało, nie wiem, nie całe 20. Wypisało się, do Redła poszło. Co się dzieje, nie wiadomo, proszę o kontrolę po prostu. Co się dzieje w tym przedszkolu naszym? Dziękuję bardzo. Widzę, że pan Basiejku chce to odpowiedzieć, tak? Czy nie? Tak, bo zauważyłam, że... Jeśli widać, panie wyższe, tylko powiem, że oczywiście takie informacje organem prowadzącym przedszkola na terenie gminy jest Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, tak? Więc to jest jakby pracodawca dla tych pracowników. Taką informację otrzymaliśmy, znaczy taki sygnał otrzymaliśmy, że o czym pan Sołtys mówi. Spotkanie organizacyjne z panem dyrektorem się odbyło w miesiącu sierpniu. Dojdzie do zmian kadrowych w przedszkolu, w Kuczkoju, więc będziemy sprawę pilotowali, że takie sygnały będą prosiły o informacje, a więc na bieżąco będziemy reagowali. Na pewno będzie to zmiana kadry, jeżeli chodzi o pracowników nauczycieli. Tak? Natomiast pozostałe sprawy próbujemy wyjaśnić. Tutaj spotkanie z rodzicami się odbędzie, a więc jeżeli jakiekolwiek uwagi rodziców będą, no to będzie na bieżąco reagować. Dziękuję. Jeżeli dziecko nie chce spać, to jest to no tak, ale... że ma zabawić, a nie dzwonić po rodzica, czy tam dziadka, babcie zabieraj, bo dziecko nie chce spać, nie? Sprawa jest wyjaśniana, tak. Jeśli mówimy o wnioskach, tutaj chciałbym przypomnieć to, co mówił pan wójt, o tym, że wszyscy państwo otrzymaliście zaproszenie na polsko-niemieckie spotkania między. Tutaj były zapytania państwa sołtysów, bo były kartki z prośbą o potwierdzenie udziału, bo tak naprawdę te kartki dotyczą dwóch wydarzeń, czyli piątku byśmy prosili o informację, kto z państwa się wybiera, bo nie ma ograniczonej ilości, jeżeli chodzi o miejsca. Jeżeli będzie większe zainteresowanie, to po prostu będziemy na to przygotowani. Problem polega na tym, że jakby część zadania jest finansowana ze środków zewnętrznych, a więc jest to jakby finansowana to dla ograniczonej ilości osób, natomiast informacja dla nas, którą uzyskamy od państwa, będzie potrzebna po to, żebyśmy się mogli przygotować z poczęstunkiem na większą ilość gości, jeżeli chodzi o piątek. I podobna sytuacja, jeżeli chodzi o spotkanie sobotnie, ale kolację uroczystą, bo jeżeli chodzi o spotkanie, to w Rogalinie jest otwarte, jesteśmy przygotowani na kilkaset osób, czy do tysiąca osób, bo nie traktujemy taką imprezę masową, więc do tysiąca osób. Jeżeli chodzi o uroczystą kolację, to też byśmy prosili o to potwierdzenie do poniedziałku, bo to wiąże się po prostu z tym, że mamy tam też również ograniczoną ilość kolacji zamówionych, która wynika z związku. Natomiast państwa udział będzie kosztem naszym, czyli kosztem gminy, i stąd potrzebna jest taka informacja. Czyli po dwóch przedstawicieli, jeżeli chodzi o sobotę na kolację uroczystą z rad sołeckich, wszyscy radni gminni i powiatowi. Natomiast jeżeli chodzi o piątek, to tu jest liczba nieograniczona. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan sołtys Przybysławie. Pani Przewodnicząca, Panie Wójcie, Sekretarz, Goście, Radni i Sołectwo, Sołtysi. Chciałem po pierwsze podziękować sołtysom i tym, co zaangażowali się odnośnie, że nie powstanie u nas budowy kompostowni na terenie Starego Przybysławia. Po drugie, pytanie do pana tutaj Miedzika, Patyka, powiatu, rady. Chodzi mi o chodnik. Kiedy w końcu będzie u nas chodnik? Nie wiem. U nas z Przybysławia do skrzyżowania nie ma ani światła. Tam tylko jest trzy lampy, ale to trzy lampy nie wszystko daje. Niebezpieczeństwo przede wszystkim. Nie wiem, czy ludzie mają chodzić z lampkami, z latarkami, czy uciekać na pobocze. Nie wiem, jak i co. Ja myślałem, że w tym roku ruszymy chociaż trochę z chodnikiem. Wyjedziemy, nie wiem, może w kierunku, czy od Świdwina w stronę tam skrzyżowania, czy zakrętu. Nie mam pojęcia. I tutaj chciałbym dowiedzieć się, czy ten chodnik w tym roku ruszy, czy nie ruszy, bo mieszkańcy mnie atakują. Myślę, że i pana wójta będą atakować, jak będzie na zebraniu, na chodzi o pieniądze, podział, nie? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Na przyszłość, panie sołtysie, tego typu sprawy proszę przedstawiać w punkcie czas dla samorządów. Ja wiem, ale ja na pewno... Proszę bardzo, panie radny Patyk. Tam wywołałem do wiceprzewodniczącego, proszę pani przewodnicząca. Jeżeli chodzi o chodniki,
To jest sytuacja skomplikowana, bo to okres przedwyborczy. Wszystkie gminy i miasto zaczyna rękę wyciągać na środki inwestycyjne. Ale my jako powiat doinwestujemy i tu przykład Kluczkowa, bardzo podziękowanie przekażemy pani sołtysie, panu Trzepa. Ale panie wójcie, pan mówił, że to pan nie wiedział ten o Niemierzynie, ale to Niemierzyno zostało wymienione w 10 ulicy w tym podaniu. O 250 metrów, 100 metrów materiał dostarczony w sprawie Niemierzyna, tak samo i w miejscowości. Jeżeli będzie możliwość, proszę państwa, będzie brygada, to powiat zamierza doinwestować w materiały, jeżeli chodzi, nie będzie możliwe. A jeżeli chodzi o Przybysław, to tamta część drogi należy do miasta, część należy do gminy. I to jest właśnie porozumienie między miastem a gminą. Trzeba wybrać, kto będzie inwestował. Jeżeli można. Tak, zgadzam się panie radny, było wymienione, ale w tym piśmie, zarówno w 2017 roku, jak i 2018, było wymienione Bełtno, długość 190 metrów, Bieżnica 240 metrów, Bystrzynka 290 metrów, Niemierzyna 250 metrów, Cieszyniewo 200 metrów, Kartlewo 200 metrów, Kluczkowo 100 metrów, Stary Przybysław 700 metrów. Do dzisiaj nie otrzymałem odpowiedzi. Gdzie, jak i przy drogach powiatowych planujecie państwo, bo pieniądze, część pieniędzy, twierdziliście panowie, że to jest pierwsza transza, która została podzielona na wiosnę, a druga transza nastąpi później. Moje pytanie było, jakim kluczem się panowie, czy zarząd powiatu kieruje i kiedy przynajmniej dotrze jakaś informacja, ile jeszcze dostaniemy, bo ja wczoraj byłem zaskoczony telefonem pani radnej i pani sołtys, że będzie 100 metrów. A no niestety ta brygada nie siedzi i nie czeka, tylko pewien proces zarówno zamawiania materiałów, jak i proces organizacyjny jest. No i w tej chwili no, ja się zobowiązuję, że dołączymy, czy naszym udziałem będzie robocizna, natomiast no, nie chciałbym stanąć w sytuacji takiej, że nie będę mógł to wykonać. Dobrze, panie wójcie, się umawiałem, bo ja jestem rozmawiam z panem dyrektorem Waszczonkiem, z którą konkretnie pan skontaktował pewne zadania. Tylko jest jedno ale. Tam pan dyrektor ma też własne budyczne. Pewne zadania, które zostały rozpoczęte, chce kończyć. I pewne odcinki drogi powiatowe. A nowych zadań nikt nie chce rozpoczynać. I z tego tytułu są problemy na pewno. A na pewno informacja będzie panu pisała. Dziękuję bardzo. Myślę, że pan Maciej nie jest tak do końca zorientowany jako członek zarządu, a więc pierwsze pytanie, odpowiedź dla pana wójta, czy myśmy się kierowali. Myśmy się kierowali bardzo prostą zasadą. Pan wójt przedstawił listę, przede wszystkim tak, Rada Powiatu uchwaliła 150 tysięcy kwotę dla całego powiatu na wspomaganie samorządów gminnych w rozbudowie chodników, bo uważamy, że to jest nasza wspólna sprawa, dbanie o bezpieczeństwo nasze. Tą kwotę zarząd podzielił w następujący sposób. Do zarządu trafiły listy zadań od gmin, które gmina będzie chciała realizować. Mówię tu o zadaniu budowy chodników. W pierwszym etapie myśmy dla gminy Świdwin przedstawili i zagwarantowaliśmy materiały do wsi Lipce, wsi Oparzno i wsi Kluczkowo. Według kolejności to były pierwsze trzy miejscowości na liście, a myśmy po prostu chcieli, żeby w tych miejscowościach zakończyć temat chodników. A więc tak, jak i w Oparznie, Lipcach, tak w Kluczkowie tam nie ma, temat chodników po tym rozdaniu będzie zakończony. Czy się mylę? Teraz następna sprawa. W pierwszym rozdaniu zarząd z tej puli 150 tysięcy rozdał 90, prawie 100 tysięcy i powiedział, że pozostałą kwotę rozdzieli, jak skończymy pierwszy etap. Ale były gminy,
które nie złożyły żadnego wniosku. Była to gmina Brzeżna i Połczyńska. Jak oni zobaczyli, że w gminie Świd, w gminie Całoboże i gminie Rąbino się robi chodniki z materiałów powiatowych, to złożyły wniosek do zarządu, żeby ich też dofinansować. No i co prawda moglibyśmy się w biurokratyczny sposób do nich odpowiedzieć, że słuchajcie, nie złożyliście na czas wniosku, w związku z tym nie przysługuje wam takie prawo. I byśmy mieli prawdopodobnie rację. Ale ja sądzę, że my zrobiliśmy dobrze, bo nie kierowaliśmy się biurokratyzmem, tylko, że tak powiem, życiowym podejściem do sprawy. Uważamy, że mieszkańcy gminy i Brzeżno, i Połczyń-Zdrój też są mieszkańcami powiatu świdnińskiego. Została tam nam jakaś niewielka kwota i szukamy dalszych gdzieś wolnych pieniędzy i jeżeli się znajdą, rozdzielimy te pieniądze, podobnie przystąpimy do podziału. Także z tych całych 150 tysięcy praktycznie zostało wykorzystane wszystko. Panie wójcie, ja wiem, że ani zarząd dróg, ani starostwo nie przesłało do pana informacji pisemnej, które drogi my dofinansujemy. Ale też wiem, że byłem u pana i tak słownie, ja nie jestem takim wielkim autorytetem, żeby to było wiarygodne, ale to się potwierdziło, jak pan widzi, i powiedziałem, że będzie Litwie, będzie Opaszno i będzie Kluczkowo. Na to, żeśmy przeznaczyli, znaczy ten materiał to gdzieś na 32 z hakiem tysięcy, nie? I tak pokrótce tyle, co mogę powiedzieć. Ja chciałbym tylko drobne sprostowanie, bo wcale to nie było według kolejności, panie radny, czy panie Rysiu, ale to już nie rozbija mi się szczegóły, bo to nie było w kolejności, to było ze wskazaniem, ale też i pana słowa, że to jest 50% kwoty. Nie, ja od razu przeliczyłem. Powiedziałem, że no, 3 gminy dostały dobrze. 30 gdybyśmy mieli, i właśnie, gdybyśmy mieli na piśmie, to byśmy mogli rozmawiać, natomiast To nie było w kolejności. Marcin Serafin. Panie radny powiatowy, panie Miedzik, ja tylko chciałem powiedzieć prosto, tak po chłopsku, że skoro to jest na terenie naszej gminy i skoro wy jakieś pieniądze przeznaczacie, to warto z gminą to ustalać, rozmawiać, tak? A nie, że decyzje są podejmowane w ogóle bez jakiejś konsultacji, tak? Powinno być oficjalne spotkanie, ustalenia i tyle. A pana wypowiedź. Ta poprzednia to nie była w ogóle w tym temacie, więc no... Akurat Marcin, akurat informacja była w temacie chodników i przydział środków na lipce... Ale nie było odpowiedzi w jaki sposób było wybierane, dlaczego to, a nie to. No, było czy nie było? Zaraz się odniosę do tej twojej wypowiedzi, chcę dokończyć swoją. Na lipce Opaszno i Kluczkowo dlatego, gdyż zarząd powiatu... Nie chodzi o tam. Podjął decyzję o dokończeniu inwestycji, które zostały wcześniej rozpoczęte w latach poprzednich. A odnośnie tego, dlaczego akurat te miejscowości, a nie inne, to może pan wójt by odpowiedział, dlaczego akurat Świetlica w Krosinie, a nie gdziekolwiek indziej, gdzie na przykład Kluczkowo nie może się doprosić o 100 zł na malowanie świetlicy zniszczonej. Uderzasz teraz w złym kierunku, tak? To jest odpowiedź ząb za ząb, tak? Ząb za ząb. Dlaczego tak, a nie inaczej? Iwona Piotrowicz. Ja odpowiem, ale to, ja nie chciałem pozostawić tego bez odpowiedzi. Dlaczego akurat Świetlica w Krosinie? Dlatego, że tam jest uzbierana grupa seniorów i tamten będzie funkcjonował klub Senior Plus. Proszę bardzo. Ja chciałam chyba przeprosić. Bo powiedziałam o 100 metrach chodnika, który zadeklarował pan dyrektor zarządu dróg, powiatowego zarządu dróg. Ale to, że ja to powiedziałam panie wójcie, to dlatego, że pan w naszej też luźnej rozmowie powiedział mi, że nie ma pan jeszcze decyzji od powiatu i że prosi pan mnie osobiście o to, żebym poszła i zapytała. Więc gdzie diabeł nie może, tam kobietę pośle. Poszłam. Nie chcę mówić, że załatwiłam, bo przecież powiatowy zarząd dróg, czyli pan dyrektor,
zna dokładnie sytuację, jaka jest na naszych drogach, zna potrzeby naszej gminy i innych gmin. Jeżeli wybrał te 100 metrów, chodnika, którego nie ma, i co też powiedziałam, że tego chodnika nie ma w tym odcinku, a jest to droga, po której spacerują matki z dziećmi i nie ma bezpiecznego przejścia, to on wytypował i on na podstawie swojego rozpoznania i rozeznania zadecydował, że te 100 metrów da. Chciałam zaznaczyć, że Niemierzyno jeszcze nie dostało ani złotówki od zarządu, powiatowego zarządu dróg na chodnik. Wszystko zrobiliśmy swoimi pieniędzmi z Funduszu Słoweckiego, przy oczywiście pracy pracowników naszej gminy. Więc ja nie rozumiem, dlaczego teraz się stało tak, że z tego się robi jakaś afera. Bo powiatowy zarząd dróg, tak jak pan Miedzik tu powiedział, kieruje się swoim rozeznaniem i swoimi wytycznymi. I jeszcze chcę dodać, bo te tematy się jakby łączą. Państwo sołtysi napisali petycję o zwiększenie środków tej diety dla sołtysów. Ja tylko dodam, że ta sprawa się dla mnie łączy, dlatego że ja czuję brak porozumienia, to już od 4 lat zresztą, między tymi instytucjami, że tu nie ma rozmowy, dlatego nas się wysyła, ale to jest jedno z zadań sołtysów, które wykonujemy, myślę, że za pracowników Urzędu Gminy, bo to wy powinniście porozmawiać na tej waszej płaszczyźnie, a nie wysłuchać się trochę nami, bo tutaj myślę, że emocje radnych, emocje sołtysów, bo każdy myśli, dlaczego on, dlaczego nie ja. Tu nie o to chodzi, dlaczego. My, gdybyśmy byli dobrze poinformowani na tej płaszczyźnie, urzędnicy, radni i sołtysi, w taki prawdziwy sposób, to byśmy wiedzieli, że my nie rywalizujemy o ten kawałek chodnika, tylko dziś jest ważny ten, bo tu go nie ma, albo jest niebezpieczeństwo większe niż tu, a teraz mówimy o 100 metrach, o 150, o miejscowościach wybranych i niewybranych, o z listy, poza listą. Dogadajcie się państwo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Marcin, dlatego ja się muszę powiedzieć, nie ma protestu z Niemierzyno, tylko chodzi o to, co powiedziałaś teraz, że nie ma kompletnie przekazu informacji, że jedni sobie, drodzy sobie, tak? Ale to tym bardziej nie rozumiem, dlaczego padło takie teraz głupie przytyk określenia, dlatego to nie rozumiem, że nie jest, że tak wygląda nigdy. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, mam nadzieję, że się skończyli już te swoje pogaduszki, bo to są żenujące sprawy. Słuchajcie Państwo, informacja dla rolników, znowu zmieniły się przepisy i od 23 sierpnia znowu zgłoszenia o szkodach przyjmują i szacują koła łowieckie, nie gminy. I no, śmieszne, ale prawdziwe, dlatego tutaj informuję wszystkich, żeby informacja na tablicy w gminie też się taka pojawiła. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zamykam obrady dzisiejszej sesji. Dziękuję za przybycie.